Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu według Lokera. Tak, nie wiem kiedy wy tego vloga zobaczycie, ale ogólnie dosyć dużo tych teraz vlogów mam. Dobra, ale co w dzisiejszym vlogu? Dzisiaj będzie taki trochę dziwny temat. Dwuznaczne bajki. Tak. Nie wiem od czego zacząć, ale od pewnego czasu w ogóle zauważyłem, że bajki są mega dwuznaczne. Te, które oglądaliśmy kiedyś w dzieciństwie, kiedy ja na przykład oglądałem jakieś tam bajki, Teletubbiesów nie oglądałem, bo to było gówno, ale jak oglądałem na przykład Tarzana czy coś, to tam też były sceny mega dwuznaczne i kiedyś tak przyjrzycie, naprawdę, to bajki od Disneya nawet są mega dwuznaczne. Co jest straszne jak dla mnie, ale dobra. No, wczoraj ogólnie, znaczy, kiedy ja to nagrywam, to u mnie jest czwartek, a ja byłem w środę, wczoraj byłem w kinie. Na filmie, nie wiem czy się chwalić, czy nie, ale byłem na Pięknej Bestii. Szczerze nie chciałem oglądać tego filmu, byłem ze znajomą, ona chciała to obejrzeć, więc dobra. Myślałem, że ten film będzie gównem i szczerze był nawet lekko gównem, ale że tam wystąpiła w roli głównej Emma Watson, ta z Harry'ego Pottera, nie wiem dokładnie jak ona się nazywa, ale wiem, że Emma. Ta z Hermiona z Harry'ego Pottera, więc w sumie nawet wydawało mi się nawet, że będzie to ciekawe. Jak oni tam zaczęli śpiewać, to lekko było nudne, ale nawet nie lekko. Nieraz ten film był drętwy i w ogóle, ale ogólnie nie był aż taką tragedią, jak myślałem. No i w tym filmie pojawiły się no może mega dwuznaczne rzeczy i homoseksualne rzeczy się pojawiły. Tak. Ja od razu powiem na początku, że ja nie mam nic do ludzi homo i w ogóle i mi to nam wcale nie przeszkadza, jak kto tam jest i dla mnie to jest, mi to po prostu wisi. Ja nikogo tak nie hejtuję za to czy coś, mi to tam obojętne, szczerze. Ale kiedy widzę, że w filmie od Disneya, gdzie małe dzieci oglądają i sobie obejrzą na przykład ten film i powiedzą, o wow, tam przecież tam występuje ta z Harry'ego Pottera, to ja ją obejrzę. I to jeszcze Piękna i Bestia, to idealne dla księżniczek, to ja sobie to obejrzę, uii. Ale jak później nagle widzi, gdzie jakiś gościu podrywa drugiego gościa, to jest takie trochę chyba nie tak. Ja nie mam nic do tego, ale żeby w bajkach, to jeszcze w bajce od Disneya, jeszcze od Disneya, to już w ogóle, żeby takie coś pojawiało się, no to jest już dla mnie lekka przesada. Bo było coś takiego, że w tym filmie jeden nazywał się Gaston, który tam nie podkochiwał się, on bardziej chciał ją tylko zdobyć, tą Bellę, ale coś mu się nie udawało, bo ona go odrzucała. No i ten Gaston miał takiego swojego przydupasa, nie pamiętam jak on się nazywał, przydupasa, który go podrywał i to permanentnie. Na serio. Jak on po prostu do niego... Tam w ogóle były sceny mega dwuznaczne. Jak na przykład oni tam siedzieli gdzieś przy kominku, gadali. Ten Gaston narzekał, że Bella go nie chce. To ten nagle przydupas wziął jego rękę, położył sobie na sercu i jeszcze powiedział takie coś. Ale przecież masz mnie. I to z takim głosem takie bierz mnie. I to bez jaj, naprawdę. Wy sobie to obejrzcie. Ja... No masakra. No i były jeszcze jakieś takie sceny, że na przykład ten Gaston złapał go tutaj i tutaj gdzieś i powiedział coś tam, że powiedz prawdę czy coś i on tak się na niego spojrzał, takie tak się na niego spojrzał, ten przydupas na niego, to było tak chore, to było tak dziwne. Albo co było, to już w ogóle dla mnie było mega dwuznaczne. Gaston sobie tam stał chyba przy lustrze, coś tam gadał, tam zachwalał siebie, wiecie, taki narcyzm, że a jestem piękny, cudowny i tak dalej. I ten przydupas przychodzi, że musi coś tam załatwić. No dobra, to Gaston takie coś do siebie, do lustra, tak jak. Ja jeszcze z tobą nie skończyłem, nie? Że tak zachwalanie i tak dalej chyba. No i dobra, ten Gaston odszedł, ten przydupas jeszcze chwilę postał przy tym lustrze i tak też do lustra powiedział. Ja też nie skończyłem z tobą. Więc to miało w ogóle znaczyć pewnie tylko Gastona. I to było mega dziwne dla mnie. To było już mega zboczone. Dobra, ale to już nawet nie mowa o tym filmie. To już w ogóle bajki są mega dwuznaczne. Na przykład ostatnio widziałem film na YouTubie, że tam na przykład bajki dwuznaczne, czy jak coś tam ten film nazywał, nie pamiętam. I po prostu kiedy jeszcze obejrzałem wczoraj ten film, to już w ogóle myślałem, że już muszę nagrać tego vloga. Żebyście uważali też na takie filmy i żebyście wiedzieli, co wasze dzieci na przykład oglądają, albo
jak jesteście dziećmi i oglądacie bajki, to żebyście wiedzieli, bo kiedyś jak ja oglądałem te bajki, to myślałem, że to jest normalne, nic z tego nie robiłem, ale kiedy ostatnio, nawet rok temu, kiedy zobaczyłem, tak po prostu pomyślałem, że bajki są mega zboczone i mega dwuznaczne. No i tak właśnie widziałem ten film taki na YouTube, tam bajki dwuznaczne, jakoś tak to się wszystko nazywało, nie pamiętam. I tam był na przykład, było kilka, już nie pamiętam dokładnie, ale było dużo tych bajek takich dwuznacznych. Był na przykład Tom i Jerry, o myszce i o kocie. To było tak chore, że Jerry, ta mysz, miała jakiegoś mopa, czy tamten taki odtykacz, nie wiem jak on się nazywa, odtykacz taki do klozeta, taki wiecie o co chodzi. Nie pamiętam jak to się nazywa. Takie coś odtyka kibel. No toilet się odtyka, wiecie o co chodzi. No i on wsadził to w dupę Jerry'owi. Znaczy Tomowi. Jerry wsadził w dupę ten kij Tomowi i tak robił jeszcze, żeby to nie wyglądało dwuznacznie, ale to nie może inaczej wyglądać. On tak wsadzał i wyciągał, nie wsadzał, tylko tak ruszał do przodu i do tyłu. I ten Jerry takie jakieś robił, no. I to jest bajka, która leci pewnie na Bumerangu czy na jakimś innym szajsie w telewizji i dzieci to oglądają. I myślą, że to jest wszystko normalne, a potem się dzieją różne rzeczy i nikt nie wie czemu. Dlatego chciałem was ostrzec, popatrzcie lepiej, co oglądacie, no bo to jest... Niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, że bajki są dwuznaczne. Ale kiedyś tak przyjrzycie, kątem oka, naprawdę bajki mogą być mega dwuznaczne i... Także dla mnie to w ogóle było takie trochę dziwne, jak ja to zobaczyłem. No. Ja sobie kiedyś naprawdę z tego sprawy nie zdawałem. I wy też pewnie sobie nie zdajecie. Małe dzieci też sobie nie zdają z tego sprawy, że bajki są mega dwuznaczne. I myślą, że to jest normalne, że to śmieszne. Ja też kiedyś, że tam, nie wiem, coś tam Jerry wsadzał, raz takie coś było, że ogórka wsadził. To pamiętam, tego chyba nigdy nie zapomnę z dzieciństwa. Oglądam to małego Jerry'ego i Jerry wsadził Tomowi ogórka do buzi, że aż się przebiło, że widzicie to, że przebiło się aż tutaj. Do buzi ogórka. No jak mi się to może nie skojarzyć źle? No come on, co to miało być? No ale to tylko wtedy, jak takie sobie coś, jak takie przypomnę sobie, że takie coś było, ale wtedy też ja myślałem, że to jest śmieszne. Ale teraz jak ja to sobie przypomniałem, obejrzałem nawet, to dla mnie to szczerze nic nie jest śmiesznego. To jest bardziej smutne, że takie rzeczy pokazują w bajkach. Nie wiem, może twórcy Disneya robią takie bajki, inne bajki, nie tylko. Na przykład Teletubbiesie, zaraz też wam opowiem o Teletubbiesiach. Nie wiem, może po prostu nie zdają sprawy, że jak oni to robią, to są bajki takie dwuznaczne, chyba że robią to specjalnie. Nie wiem, to jest lekko z deka dziwne dla mnie. No, ale co w ogóle omowa Teletubbiesiach, to w ogóle nie jest film Disneya, nic takiego chyba, ale raczej nie. To jest taka bajka, Teletubbiesie. Raczej każdy zna. Ja tego nie oglądałem, tego gówna, bo nigdy nie lubiłem, nawet jak byłem dzieckiem, nie lubiłem tego. I jakiś czas temu dowiedziałem się, że nawet, że ten fioletowy, ten Teletubbie Dixie Waya Po, czy jak oni się tam nazywają, nie wiem. Ten fioletowy taki, to jest chłopak tak naprawdę. Ja kiedyś myślałem, że to jest dziewczyna, ale nie, to jest chłopak. I on chodzi z damską czerwoną torebką, więc to też jest lekko zboczone jak dla mnie, zboczone. Może zboczone nie, ale dziwne, takie lekko trans. Bi? Nie wiem, lekko to jest dla mnie dziwne, że takie coś tam jest, ale... Nie, może ja jestem dziwny, może ja po prostu widzę to w złym świetle, te bajki. Napiszcie, jeżeli wy też tak myślicie, że bajki są mega dwuznaczne, no to napiszcie, będę czuł, że nie jestem w tym sam. No, ale... Także naprawdę, jeżeli ktoś mnie wierzy, to niech obejrzy, nie wiem, wpisze sobie na YouTube dwuznaczne bajki, czy obejrzy sobie jakąkolwiek bajkę. Jednak się niech przyjrzy naprawdę, no to zobaczycie, że bajki są naprawdę dwuznaczne. No, ale dobra, ale myślę, że chyba to w sumie byłoby na tyle, ile już nagrywam. Okej. Dobra, także to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten filmik i zobaczycie, co kiedyś oglądaliście, albo co oglądacie wasze dzieci, czy będą oglądać wasze dzieci. Może kiedyś w przyszłości nie będzie takich bajek. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, także mam nadzieję, że spodobał wam się ten vlog. Do zobaczenia. Dajcie suba, dajcie lajka, dajcie komentarz, tak. Napiszcie, czy też tak uważacie, tak jak ja, czy uważacie inaczej. I zapraszam was oczywiście do kolejnych filmów. Pa, pa. Yeah.